Nazwa tego miejsca to Park Dwudziestolecia. Jednak w powszechnej świadomości mieszkańców Białej Podlaskiej już od lat 70. zwiemy je Małpim Gajem. Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że przypuszcza się, iż właśnie w tym miejscu w okolicach rzeki Krzny Radziwiłłowie założyli swój zwierzyniec. Czy tak było naprawdę? Do końca nie wiadomo, natomiast z pewnością mieli wyjątkową fantazję i jako możny ród stać ich było na założenie takiego zoo. By przypomnieć ten osobliwy fakt, spółka miejska Zieleń zakupiła małpki, które właśnie montuje na drzewach. Przypomnijmy, że już od roku Małpi Gaj cieszy nas swoim nowym, bardzo atrakcyjnym wizerunkiem, który zyskał dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez nas projektu Zagospodarowanie Doliny Krzny do celów turystycznych i edukacyjnych. Drodzy rodzice i dziadkowie, gdy przyprowadzicie tutaj swoje szkrawy na spacer, zachęćcie ich do poznania tego bardzo kolorowego elementu historii naszego miasta i razem odnajdźcie małpki na drzewach.